To już oficjalne, jutro startuje event Pro Life, a więc dostaniemy kolejne karty dynamiczne w grze. Poznaliśmy też drogę ulepszeń tych kart, która ma być typowo zależna od wyników prograczy podczas turniejów od EA. No i informy po raz kolejny jeszcze wyżej oraz dostaliśmy SBC o Sabice. Siema, witam was ten czwartek. Mam już oficjalne potwierdzenie, nie będzie drugiej drużyny potrójnego zagrożenia, tylko otrzymamy event związany z pro rozgrywkami, a zarazem karty dynamiczne. Dlatego zostawcie lajka, jeśli możecie, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały i zaczynajmy. Od wczoraj od godziny 19 podczas logowania się do gry możemy zobaczyć właśnie te ekrany eventowe zapowiadające kolejne wydarzenie, czyli FC Pro Live, event związany z pro rozgrywkami, zawierający, jak dobrze wiemy w tym momencie już przecieków, karty dynamiczne. Dlatego już na samym początku podsumujmy sobie informacje, które otrzymaliśmy właśnie z przecieków na temat tego eventu, jakie krążą od Food Sheriffa i innych osób, ale głównie właśnie Food Sheriff skupił się na tym, żeby nas poinformować, czego możemy oczekiwać już jutro o godzinie 19, jeśli chodzi o content w grze. Jak dobrze wiecie, nie będzie potrójnego zagrożenia drużyny numer 2 i według mnie jest to dobra informacja. Te karty oczywiście spoko, były specjalne karty Hero OK, ale karty dynamiczne to jest coś, co wiele osób lubi i tak naprawdę to są karty, na których naprawdę świetnie można zarabiać, przy czym tu będzie trochę inna tendencja, o czym już rozmawiamy. Słuchajcie, taki będzie design karty, doskonale to już widzieliście. Następnie tak ma wyglądać potencjalna droga. Według Food Sheriffa, jak te karty mogą otrzymywać upgrade'y. Zacznijmy od samego początku. 3 punkty zdobyte przez pro playera plus 1 inform, następnie 6 punktów zdobytych przez pro playera plus 1 playstyle, dodatkowo plus 1 alternatywna pozycja, 10 punktów zdobytych przez pro playera plus 1 inform po raz kolejny, czyli Lozano wodzący z 87 to już byłby kartą 89, następnie kwalifikacja zdobyta przez pro playera, kolejny inform i 1 playstyle, i tu uwaga, niezwykły, tylko właśnie z plusem, no i następnie karta, jeśli dany pro player wygra cały turniej, otrzyma kolejny inform, lepsze gwiazdki jeśli chodzi o słabszą nogę oraz jeśli chodzi o skille. I właśnie w ten sposób ma wyglądać cała droga właśnie tych ulepszeń. Co do tego, jak będzie wyglądał kalendarz tych rozgrywek, do czego to będzie nawiązywać, jak te punkty się zdobywa, szczerze mówiąc w chwili obecnej nie wiem. Kompletnie zagłębiałem się w proscenę, nie śledziłem jak to wszystko działa, jak działają te turnieje, drabinki, rozgrywki grupowe i tak dalej, a pewnie większość z was ma identycznie. Dlatego możecie liczyć na pro playerów, którzy tworzą swoje treści, że wytłumaczą nam doskonale jak to działa i wtedy będziemy mogli bardziej się do tego odnieść, ale prawdopodobnie w piątek o godzinie 19 i jej też rzuci nam taką większą rozpiskę i będziemy mogli bardziej zrozumieć, która karta może mieć największy potencjał na upgrade'y, no bo słuchajcie, od czego będzie zależały, od dlaczego na przykład Lozano będzie zależał od jednego zawodnika, a inny zawodnik będzie należał od innego gracza, wiecie o co chodzi, Lozano będzie zależał na przykład od jakiegoś tam Texa, czy jak chyba nie przekręciłem niku, a następnie nie wiem, od Andersa tego będzie zależał, dajmy na to tutaj Locatelli, bo właśnie Locatelli oraz Lozano to dwie karty na razie, które dostaliśmy w przeciekach od Food Sheriffa. No i Food Sheriff rzucił nam też taką informację, która może nas naprowadzić, czego możemy się spodziewać, jak bardzo możemy hypować się na ten event, który nadchodzi już jutro o godzinie 19. Słuchajcie, po pierwsze, pro graczy nie będą wybierać zawodników, więc nie będzie tak, że któryś sobie wybierze Rashforda, następny sobie wybierze Viniciusa i tak dalej. Według tego jej przyzna każdemu graczowi jakąś kartę, którą on będzie reprezentował. Ciekawe jak tego podejdą, może będzie na podstawie jakichś przynależności klubowych, które reprezentują, ale też wiem, że niektórzy reprezentują jakieś tak naprawdę kluby e-sportowe, a nie typowo piłkarskie, więc też pewnie to tak nie może działać już w tym momencie, zastanawiając się teraz podczas nagrywania. Zobaczymy jednak jak to będzie, kto zostanie na przykład Lozano, kto zostanie Locatelliego, a kto zostanie może kogoś lepszego. Dodatkowo Food Sheriff jednak napisał w trzeciej informacji, że drużyna, która nadchodzi, będzie słaba i te nazwiska nie będą jakieś wybitne. A tutaj tak zbiorczo macie podsumowane, maksymalnie 4 informy do zdobycia, ale to tylko dlatego, który wygra całe rozgrywki, dodatkowo 1 playstyle z plusem, 1 alternatywna pozycja, 1 playstyle zwykły, 1 upgrade jeśli chodzi o gwiazdki skilla, 1 upgrade jeśli chodzi o gwiazdki słabszej nogi, ale tak jak mówiłem, to tyczy się tego zawodnika, jeśli chodzi o wszystkie upgrade'y, który wygra cały turniej i karty, którą będzie reprezentował, przynajmniej w chwili obecnej, według przecieków i informacji, które posiadamy. Szybko nadmieniając dzisiejszy content o godzinie 19, to będą ważne mecze, natomiast mamy przerwę reprezentacyjną, w ogóle jutro Polska, Czechy, mam nadzieję, że uda nam się to wygrać, chociaż szansa wyjścia z grupy no chyba nie jest tu za duża, szczególnie, że musimy oglądać się na inne zespoły. Natomiast tak wyglądają predykcje. To nie musi się sprawdzić, chyba ostatnio Food Sheriff zrobił predykcje i się do końca nie sprawdziły. Natomiast są to tylko i wyłącznie jego predykcje, ale musicie o tym wiedzieć, że jest przerwa reprezentacyjna, jeśli ktoś się tam zagalopował i nie pamiętał, że właśnie teraz grają reprezentacje. No i te raczej mecze reprezentacyjne nie generują takiego potencjału do zarobku w każdej edycji, jak na przykład mecze klubowe, gdzie potrzeba jednego zawodnika z danego zespołu. W samym SBC dostaliśmy
Sabicera i spokojnie, to nie jest taki sam przypadek właśnie tutaj Austriaka, jak mieliśmy w FIFA 21, kiedy jego karta chyba była najgorzej wycenioną kartą, którą dostaliśmy kiedykolwiek w grze. No może były też podobne przypadki, ale w topce na pewno znalazłby się właśnie Sabicer. Natomiast w tym roku dostaliśmy kartę Moments, która wygląda w sposób następujący. Takie statystyki, taki wygląd karty, playstyle, jeśli chodzi o tutaj mocne wrzutki. Dodatkowo skład 84 oraz skład 85, czysty, bez informów. Mimo to informy zaraz wam pokażę, jak się zachowały. Natomiast koszt tego wyzwania 92 tysiące monet, sporo lajków w dół, jest trochę w górę, no ale po prostu, no taka okej wycena. Nie ma szału, nie jest to jakaś niesamowita karta, ale do tej magicznej karty z FIFA 21, no to mu daleko. A to, co dzieje się z informami, to coś niesamowitego. Po raz kolejny odświeżył nam się party back zawierający kartę RTTK oraz Pioniera 84+, i powiem wam tak, jak w pierwszy dzień oddawało, to w drugi dzień, otwierając wczoraj na SharePlayach, naprawdę było tragicznie. Jakaś tam jedna dobra karta, w tym przypadku Kunde, wpadła, a tak to mnóstwo kart naprawdę tanich, takich byle jakich, gdzie w pierwszy dzień nie było z tym do czynienia. Oczywiście to może być tylko i wyłącznie teoria taka i może tak się nie sprawdzać. Wystawiam informy po zawyżonych. Ogólnie informy w chwili obecnej 42, 43 tysiące monet. Pozbierają te, które mają większe widełki. Mam nadzieję, że jakoś będą schodziły. Natomiast to są typowo leniwi, którzy pozbierali mi w tym przypadku karty i je sobie tak tutaj wystawiam. 84 po 3,5 tysiąca wyprzedałem. Zostało mi 100 tych kart. Ogólnie jak na streamie sprawdzaliśmy tendencje, jak w zeszłym roku zachowały się 83, 84, 85, to wszystko podczas czarnego piątku rosło, ale może być jak najbardziej teraz dołek i bardzo żałuję, że te 84 nie odbiły, bo typowo ominęli ten segment. Natomiast będę wystawiał te ify, zobaczę jak się po nagrodach, czy ewentualnie coś tutaj zejdzie. Natomiast otworzyłem te party bagi, jak się odkopałem, otworzyłem dwa, no i trafiłem tego zawodnika, Quarta chyba on się nazywa, Quarta z Fiorentiny na SO, kompletnie karta właśnie niezbyt dobra. Następnie otworzyłem drugiego, bo miałem zaległego, no i trafiłem tutaj Kalulu, to już jest zdecydowanie lepiej. Dodatkowo zrobiłem SBCO kartę Hero, trafiłem na Katę, więc kompletnie seria. No i jeszcze jedno, jako że mieliśmy wczoraj środę, to dostaliśmy nową drużynę tygodnia. Już Team of the Week numer 9, czas szybko leci w tej edycji, a jego główną gwiazdą jest właśnie Kylian Mbappé. Kylian Mbappé 6 milionów monet, oczywiście przez to, że jest to bardzo świeża karta w chwili obecnej, jeśli chodzi o drop spaczek, leci od kilku godzin, kiedy to nagrywam. Natomiast ocena 92, czyli tak samo jak jego karta w tym przypadku Pioniera. Natomiast często mieliśmy tak, że wychodził Player of the Month i miał tą samą cenę, co ostatni inform, który był bardzo blisko czasowo z nim związany, więc ciekawe jak wyjdzie w przypadku Kyliana Mbappé Player of the Month. No szczerze mówiąc trochę wątpię, że będzie trzecia karta 92, ale oczywiście zobaczymy jak jej do tego podejdzie. Pewnie może Player of the Month 93, ale to już na pewno generowałoby w jego przypadku bardzo wysoką cenę, więc byłoby na pewno ciekawe, gdyby Kylian Mbappé miał trzy karty o cenie 92, żeby ta 93 Player of the Month nie była po prostu zbyt droga. Natomiast w tym przypadku oczywiście pozycję, którą ma jako pierwszą, ma lewe skrzydło, ale to kompletnie nic nie zmienia, ponieważ pozycje alternatywne, nawet tutaj można powiedzieć, że jest ich więcej właśnie przez te lewe skrzydło niż na karcie Pioniera lub jego po prostu karcie złotej. Natomiast poza Kylianem Mbappé mamy jeszcze Rodrigo. Rodrigo, który kosztuje 0 monet tylko dlatego, że ma widełki 200 tysięcy i jak widać tak na dobrą sprawę kompletnie się w nich nie mieści. Prawdopodobnie kiedy podniosą, trochę podbije, a zobaczymy jak będzie później. Na dobrą sprawę, zerkając na tego jego oczywiście kartę Pioniera, zobaczmy, który był w SBC. Jest lepsza ta karta Pioniera i to zdecydowanie lepsza od tego informa. Natomiast czy są tu jakieś duże różnice? Zbytnio nie ma. Nawet ten Pionier miał jakiś playstyle z plusem. Poza tym, no to tak na dobrą sprawę, to zdecydowanie. No jak macie Pioniera, no to nie musicie myśleć o IF-ie, ale IF pewnie będzie też sporo tańszy ostatecznie. Natomiast przechodząc dalej, jak widzicie, inne informy, te informy, które tu sprzedawałem. Ja nie wiem, jak on mi poszedł po 64 tysiące. Natomiast mam nadzieję, że po nagrodach cokolwiek się to ruszy. Codziennie to SBC jeszcze mocniej podbija. No to na dobrą sprawę te informy są po 40 parę tysięcy, a tych, które tu nie widzicie, no to te właśnie, które nie widzicie tu informy, to one są w chwili obecnej, jakbyście sobie tak typowo zerknęli, po prostu poniżej widełek. Mają niskie widełki, no bo zobaczmy sobie na te na szybko. Widełki 30-30 po prostu nie istnieją w chwili obecnej na rynku. Bardzo dziwne podejście jej z tymi informami. W ogóle wczoraj skończył się Pico Informa. Jedyne co możecie zdobyć to spaczki. Z ciekawych kart mamy tutaj dwie karty, czyli mamy Di Marco, który może grać na środku obrony i jest naprawdę popularną kartą, a drugą zawodniczkę to jest ta właśnie Williams i to też jest dość ciekawa karta. Oczywiście jest to duży upgrade w stosunku do karty złotej, a obecnie wiadomo MLS kobiet jest jak najbardziej na czasie. MLS, nie wiem czy się nazywa MLS, ale Liga Amerykańska Kobiet jest jak najbardziej na czasie, a ta zawodniczka bije rekordy. 58 tysięcy lajków w dół, no to jest coś po prostu niesamowitego. No tyle, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się o godzinie 18, jak codziennie na Twitchu, znowu pootwieramy ci jakieś te party bagi, zobaczymy jak to będzie lecieć, otworzymy też na moim koncie, pogadamy o rynku, pospekulujemy, zobaczymy jakie kolejne wiadomości, informacje, a jutro tutaj jak codziennie o 6 rano, siema.